W dzisiejszym odcinku pokażę Wam i szczegółowo opowiem o swoim sprzęcie. Otworzę dla Was każdą skrzynkę i przetestujemy ich wytrzymałość. Jedna będzie dla Was i w filmie wyjaśnię, jak ją zdobyć. Dodatkowo lance do myjki, węże, kółka Mozmatic, system do mycia fotowoltaiki i malowania dachów. Wspólnie ułożymy to w aucie i spakujemy się na kolejne zlecenie. Zaczynamy sobie od myjki wysokociśnieniowej. Wiem, że dla części z Was to jest właśnie ciekawy temat, więc nie będę chamem, nie dam go na sam koniec odcinka. Myjeczka nazywa się Dibo JMB S+200x18. Co ten symbol na końcu nam mówi? Otóż 200 to jest ciśnienie, 18 to jest wydatek tłoczenia wody na minutę. Jak wygląda przyczepka? Każdy widzi, jest ona na podwoziu lekkim. Co to znaczy? Właściwie każdy może z nią jeździć, natomiast są też oczywiście większe maszyny, wówczas musicie mieć B+E albo C. Więc żeby nie było, że sobie kupicie jakąś wielką maszynę i się okaże, że nie wiem, przyjedzie do Was na lawecie, a ogólnie nie możecie z nią nigdzie jechać. Mała głupotka, ale pamiętajcie o tym. Myjeczka, dzięki niej mamy zdecydowanie więcej miejsca na aucie, więc to jest fajne. Tutaj wpinamy wodę, tutaj wlewamy paliwko, zamykane na kluczyk. Tutaj oczywiście jest nasz wąż wysokociśnieniowy na takiej wielkiej szpuli, zablokowane w tym miejscu do jazdy. Tutaj cały mózg myjki, więc kluczykiem ustawiamy sobie. To się załaduje, a ja pokażę Wam wnętrze myjki w tym czasie. Musimy tutaj otworzyć, no i tak to wygląda. Miejsce na lance, więc mamy tutaj trzy. Mam nadzieję w ogóle, że coś widać, bo jakiś cień. Myjka oczywiście ma swój kocioł, więc grzeje wodę do 100 stopni. Dodatkowo ma tutaj pojemnik z wodą. Wody chyba nie zauważycie, ale uwaga, słychać? Mam nadzieję, że widać. Tu jest pojemnik na wodę. On oczywiście nie będzie na cały dzień mycia, natomiast na pewno będzie Wam niwelował spadki ciśnienia, jeżeli na przykład będzie właśnie słabe ciśnienie w instalacji. No i wiecie, na jakiś czas na pewno będzie ok. Na przykład jedziecie do klientki, myjecie kawałek elewacji, żeby pokazać na przykład jakiejś pani, jak to wygląda, wtedy nie musicie nic podpinać, macie wodę ze sobą. No i co dalej? Czekajcie, bo słońce świeciło, a chciałem Wam wszystko pokazać. Na tym zegarze widzimy ciśnienie. Tutaj widzimy stopnie, nawet jest napisane na górze. Tutaj ten wskaźnik pokazuje nam, ile jest paliwa, a ten, ile mamy wody w tym naszym pojemniku. Tutaj oczywiście przycisk, gdyby się coś stało, natomiast całą myjkę obsługujemy takim oto, nie wiem, pilotem, joystickiem, zwał jak zwał. W tym miejscu ustalamy sobie, jaką będziemy mieli wodę, czyli grzanie. No i tak jak widzicie, schodzi nam na dół. W tym miejscu ustawiamy sobie, jak ma działać silnik. Czyli na przykład, gdy chcemy spłukać kostkę, dajemy sobie mniej, gdy potrzebujemy duże ciśnienie, dajemy więcej. Na elewację mniej, na jakieś inne rzeczy więcej. No i tak to wygląda. Klapa na siłownikach, zamykamy. Bierzemy kluczyk, nikt tego nie odpali. No i możemy jechać na nasze zlecenie. Odstawiamy myjkę i bierzemy się za auto. Aha, jeszcze jedno, bo ja czuję się w obowiązku, żeby Wam też powiedzieć o minusach takiej myjki. Jeden, jaki zauważyłem, to jest to, że nie macie dostępnych w pełni tylnych drzwi. Zobaczcie. Te się otworzą, ale tak właściwie na styk. No a te? Słyszeliście trzask? Leżałam na łóżku i słyszałam trzask. Niestety, to już dalej nie pójdzie. Panie, tak się nie robi. Co pani o tym sądzi? Bardzo źle. Trzeba byłoby inaczej stanąć, albo ewentualnie ją gdzieś u klienta odpiąć. Zamykamy. I omówimy sobie auto. Aha, i jeszcze jeden minus. Trzeba się nauczyć tym cofać. No mi jest łatwiej, no bo tutaj przynajmniej widzę swoją myjkę. Jeżeli chodzi o busa, to jest Fiat Ducato z takim ciemniejszym przodem, mi się podoba, lampy też podłużne, 2-3, 130 koni. Paka L1, H1, co to znaczy? Długość 2,60 kilka,
powiedzmy 2,70, bo tu jest jeszcze taka, widzicie, delikatna wnęka. Natomiast wysokość to jest 160, chyba 8. Ja tutaj nie stanę tak całkiem, wiecie, swobodnie. Natomiast wiecie, no nie mieszkam na pace. Przychodzę, skrzynka, uciekam. Natomiast jakbym tak chciał, o widzicie, no to mniej więcej jest tak. Ale ja celowo sobie taki kupiłem. No bo taki chciałem. Chciałem, żeby właśnie był delikatnie niższy. Jeżeli chodzi o zabudowę busa, no to tutaj płyta OSB, jest o tym osobny odcinek, natomiast delikatnie zmodyfikowana paka, ponieważ dodałem tutaj kilka elementów, na przykład coś takiego. Co dalej? Z tyłu też tego nie było i pokażę wam, co tutaj będziemy montować. I tutaj pojawiła się taka oto, taki oto element i tam też będzie skrzyneczka. Tego już mi się nie chciało ściągać. Co to jest, każdy widzi. Bagażnik dachowy. Wszystko z tyłu ładnie zabezpieczone. No i co? Przechodzimy do magazynku. Większość mojego sprzętu przyniosłem do tego pomieszczenia i zobaczcie, wyszedł niemały bałagan, więc omawiam wam część i zanosimy na busa. Więc poczekajcie do końca, zaczynamy. 7 sztuk z systemu One i jedna z systemu Two. Ona tak pasuje do tyłu, za chwilkę pokażę wam, w jaki sposób. No i jedziemy po kolei. Dwa kable, dwie dwudziestki. Dodatkowo oksy, słuchawki i rzutka, żeby przerzucić przez dach. Szmaty, koszulki, słuchajcie, szmat, nigdy dość. Tutaj taka skrzyneczka, że tak powiem, z możliwością zamoczenia, czyli coś, co się nie uszkodzi. Więc pojemnik do pianownicy, sama pianownica, przedłużka lancy, sitka, siteczka, lejki i zestaw uszczelek. Tutaj mamy taką oto skrzyneczkę, więc w niej takie narzędzia rzadko używane, czyli na przykład, nie wiem, taśma, no taśma, fajne narzędzie, ale niech będzie, taśma, jakieś silikony, tutaj taka łopatka, na przykład jak myjemy kostkę i mamy odpływ liniowy, żeby tam, wiecie, ładnie wszystko wysprzątać, nogi, więc aluminium pod spodem, tutaj taśmy, tasiemki, wałki, wałeczki i inne tego typu badziewia, nazwijmy. To powinno być tutaj. Kolejna skrzynka, jeszcze rzadziej używana, kable i kolejne nogi. Następnie mycie szyb, płyn, zawsze ludwiczkiem, misiek, uchwyty na miśka, ściągaczka długa, ta jest taka nieco mniejsza. Gumy na wymianę i znowu pełno szmatek, bo jak wiadomo, szmatek nigdy dość. I tutaj ta skrzynka jest tam na samiutkim końcu, więc takie jakieś głupotki w stylu ucho holownicze, podkładki, wiecie, pod koła, pasy do spinania jakichś ładunków, no i to wszystko ląduje na pace. Tak to wygląda na ten moment. Podchodzimy, odsuwamy, bierzemy sobie daną część, suwamy. No i uciekamy. Wszystko ładnie nam się pomieściło, więc jedziemy dalej. Kontynuujemy temat skrzynek, za chwilę wam pokażę, co gdzie się znajduje. Zapakujemy je na busa, natomiast kilka słów o tym, dlaczego się na nie zdecydowałem. Otóż mnogość elementów jest tak duża, że możemy wszystko połączyć między sobą. I dodatkowo są niemalże niezniszczalne. Jeżeli nie wierzycie, no to zobaczcie. Nie byłbym sobą, gdybym tego nie zrzucił z dachu. Linka jest. I to jest dokładnie ta skrzynka. Możemy obejrzeć. To jest ślad po kamieniach. Natomiast tutaj z dachu zrzucony ten element, możemy obejrzeć jeszcze dalej, kompletnie nic się nie stało, tutaj wszystko nam się trzyma, no ale czy w ogóle możemy z niej dalej korzystać? No pewnie, że tak, pełna funkcjonalność, zobaczcie sobie na zawiasy, wszystko trzyma, nic nie pękło, spokojnie można zapakować sprzęt, no i jechać dalej.
Dodam jeszcze, że to jest linia sprzed kilku miesięcy. Tak wygląda nowa. Zobaczcie, jeszcze ma więcej tych elementów, więc jeżeli tej się nic nie stało, no to tutaj nie ma o czym gadać. Tutaj zobaczcie, wszystko do blachy. Duże, małe, ocynkowane w kolorze, wszelakie długości, więc gdy maluję dach, trzeba coś przymocować. Mam coś takiego na aucie. Bosze i szczotki do szlifowania dachu i dodatkowo na takim wózku mamy skrzynkę całą do malowania. To jest tak zwana, ja to mówię, skrzynka typu śmietnik, gdy maluję dachy. Tutaj mam wszystkie takie, wiecie, elementy niepasujące do żadnej innej skrzynki. Tutaj wszystko na aku. Tak to wygląda, dmuchawa do liści, jakieś diaksy, tego typu rzeczy, wszystko jest potrzebne. Lepiej mieć i nie potrzebować, niż potrzebować i nie mieć. Kolejne skrzynki, tutaj nie wszystko pójdzie na auto, ale też chciałem Wam pokazać, bo to jest nowy system, nazywa się, Szanowni Państwo, The Kubrick System Prime. My name is Optimus Prime. Podobne skrzynki do tych, tak samo wytrzymałe, tak samo fajne, w tym samym kolorze, natomiast nie wiem czy widzicie, ale delikatnie są węższe, więc jeżeli ktoś nie potrzebuje aż takich, no to może sobie zakupić takie i patrzcie, zapięcie tutaj plastikowe. Ja używam je już cały poprzedni sezon, natomiast mi się nie udało ich wyłamać, jak niektórzy piszą, natomiast tutaj wszystko metalowe, porządne, wielkie. I patrzymy, co mam w tych skrzynkach. Tutaj ułożyłem sobie takie zwykłe, najzwyklejsze narzędzia. Jakieś żabki, młotki, końcówki taśm. A tutaj wszystko, co jest potrzebne do wody. Czyli złączki, przejściówki, coś takiego. Pianownice dodatkowe, kilka dodatkowych lanc, pistolet. I to jest właśnie fajne, zobaczcie, bo tutaj są takie przedziałki. I można sobie włożyć jeszcze coś takiego. Tutaj uszczelki, uszczeleczki, zawsze się to plątało. Natomiast w tym momencie ma to swoje miejsce. Czy tutaj jest coś ciekawego, żeby Wam pokazać? No nie wiem, świeca do myjki poprzedniej. Następnie mamy trzy takie skrzynki, w pewnym sensie dwie połówki i tutaj taka podwójna. Wycięte w piankach miejsca na nasadki. Oczywiście grzechotka. Tutaj wszystko do malowania. Zestaw do pistoletu, motylki, dysze, paluszki. I tutaj tym mierzymy, jak ciepła jest blacha albo jak zimna. Tutaj oczywiście dalmierz. No i tym mierzymy, czy dobrze pomalowaliśmy, czy nie. Zamykamy i to ląduje na ścianę. Tutaj dałem sobie węższą, tu jest taka większa, coś przyszło na Messengerze. Podchodzimy, bierzemy, odkładamy, no i jest. Z przodu nasadki. Tutaj mamy miejsce na kolejną skrzynkę. W tym kącie leżą węże i lance. Tutaj dwie trzydziestki, to są węże do wody z taką zwykłą końcówką, natomiast tutaj wysokociśnieniowe. Myślę, że jest tutaj z 5 sztuk, każdy ma albo 20, albo 25. Tutaj połączony też pistolet, jakby trzeba było. Dwie lance, to jest lanca Domozmatika i tutaj o tą pytaliście mega często. To jest lanca z Dibo z dwoma dyszami na końcu. Nie wiem, czy to widać. Ona idealnie nadaje się do spłukiwania, ponieważ tutaj ustawiamy sobie ciśnienie w ten sposób większe, a w ten sposób mniejsze. Kolejna rzecz, odkurzacz przemysłowy Nilfisk ATX 7. Co ważne, ma pompę, czyli tutaj wciąga wodę oczywiście od przodu i tutaj wypompowuje. Dlatego trzy węże potrzebne do tego celu. No i oczywiście wąż i końcówka.
Tutaj tylko wciąga, tutaj tylko odpompowuje wodę. No a tutaj oczywiście wciąga tak jak żółw, albo tak jak zając. No i tutaj wszystko tak wygląda, odkurzacz spięty pasem. No i tutaj taki wielki, w cudzysłowie, kubeł właśnie na węża. Słuchajcie, nie wiedziałem, że ja tak długo przynudzam o tym sprzęcie, bo aż noc mnie zastała, ale podświetlimy sobie ujęcie i będzie ok. Jest jeszcze kilka rzeczy do opisania, na przykład Mozmatiki, sprzęt do malowania, więc zostańcie Państwo z nami, właściwie ze mną. Tutaj mamy tak zwane aluminium. To jest, kurwa, Krzychu, to jest amelinowe, amelinium to jest. Czasami gdzieś trzeba wyjść i czasami czymś trzeba podjechać. To są najazdy. One, zobaczcie, są takie dwuelementowe. Tutaj mają taką blachę. Kładziemy i można podjeżdżać, nie wiem, myjką i innym sprzętem. Głównie tutaj na te, do tych bocznych drzwi. Następne rzeczy to są szczotki, miotły, łopaty, ściągaczki, tego typu rzeczy, plus liny alpinistyczne. Oczywiście to jest do mycia i do malowania dachów. Ktoś pytał, to są linki 10,5, więc szukajcie takich do alpinizmu przemysłowego. Ja to połączyłem ze szczotkami, ponieważ mają one specjalne miejsce w samochodzie właśnie obok. Dalej mamy tak, sprzęt alpinistyczny, uprząż, opaski, opasek nigdy dość, takie w cudzysłowie szmaciane, plus linka metalowa w takiej gumie, osłona na liny, dwie, mam dwie liny, dwa kaski, jedne z słuchawkami, jedne bez i tutaj jakaś pocięta lina, uprząż mówiłem i pakujemy to wszystko tutaj i powinno się zmieścić. Płyny, dwa w pudełku, ponieważ nie mogę Wam jeszcze o nich powiedzieć, ma to być totalna nówka. Gumiaki, do tego jeszcze olej samochodowy, wożę zawsze ze sobą, płyn do mycia kostki i tutaj oczywiście pachołki. Ląduję też na aucie. Następnie mamy maszynę do malowania, wciąż jest to STMAX 2K595 od 9 lat. Wydaje mi się, że wygląda jak na swój wiek całkiem nieźle. Nowy pistolet. Będziemy sobie testować w tym sezonie. Wygląda fajnie. Niebieski taki, no tego jeszcze nie było. No i zobaczymy. Natomiast co chciałem Wam powiedzieć. Moim zdaniem jest to fajne optimum do malowania dachów, ponieważ ma silnik bezszczotkowy i ma swój układ chłodzenia maszyny. A pamiętajcie, malowanie dachów to jest dosyć takie, wiecie, ciężkie malowanie dla takiej maszyny, więc żeby się nie zagrzała, tutaj oczywiście to chłodzenie się przydaje. Na auto nie ląduję, bo na ten moment nie jest mi potrzebne, ale chciałem Wam pokazać. Następnie mamy trzy kółka Mozmatic, od największego do najmniejszego. To kupiłem na samym początku swojej działalności, czyli pewnie jakieś, nie wiem, 9-10 lat temu i wydawało mi się, że jak sobie kupię wielkie kółko, to będę miał dużo i szybko. Otóż nie. Okazało się, że jest zupełnie przeciwnie i za chwilę Wam wytłumaczę dlaczego. Potem mamy kółeczko takie pomiędzy, mam je od zeszłego sezonu i jest mega fajne. No i to malutkie, widać na nim ząb czasu. Umyło dla mnie najwięcej powierzchni. No i zobaczcie, pod spodem w każdym z tych kółek jest takie śmigło. Ono nie ma żadnego, ale to żadnego zasilania. Jest ono napędzane przez wodę z myjki. Więc jeżeli macie słabą myjkę i podłączycie takie oto kółko wielkie, no to ono jest, wiecie, ciężkie i potrzebuje dużo wody i wielkiego ciśnienia, żeby napędzić to swoje wielkie śmigło pod spodem. Więc tym się myje wolniutko i czasami zostaną ślady, jeżeli nie macie mocnego sprzętu. Więc zobaczcie, taka jest opowieść właśnie o Mozmaticach. Ktoś zadał pytanie, z tych trzech jakie wziąłbym na sam początek działalności? Na pewno bym odrzucił to duże. Jest ciężkie, patrzcie, ciężko w ogóle podnieść jedną. Ciężkie, wielkie, to się nadaje na duże powierzchnie pod wielkie myjki.
to jest ok i ja bym sobie kupił to. To jest delikatnie za małe, ale ja je lubię. Leciutkie, fajne, myjecie właściwie każdą powierzchnię. A to wielkie nawet się nie mieści często między, wiecie, chodnik, koło domu. Ciężko tym się jeździ, więc tego w ogóle nie polecam. Nie wiem, czy w tamtym sezonie użyłem na jednym albo dwóch zleceniach. I tutaj najciekawszy temat dla mnie, no bo zobaczcie. Z tyłu mamy cały zestaw do mycia szyb i okien. Zestaw jak zestaw. Tyczka, misiek, ściągaczka, guma, jest ok. Natomiast tutaj, zobaczcie, mamy już dwie tyczki. I co to nam mówi? Wąż do tyczki i szczotka. A na dole urządzenie do, jak to ładnie powiedzieć i tak, żeby było wiadomo, o co chodzi, do czyszczenia wody. Wpinamy tutaj węża z sieci, tutaj naszego wężyka i myjemy. Woda jest pozbawiona wszelkiego syfu, więc myjemy, słuchajcie, samą wodą. I dla mnie ten zestaw będzie nadawał się i będzie przydatny do mycia fotowoltaiki. Nie dostałem go, bo to zawsze jest najczęstsze pytanie. No, Dominik, bo wy youtuberzy to wszystko dostajecie. Ej, powiedzcie mi... Patrzcie, bo ja mam na przykład działalność, no nie, od 12 lat. I co, ja na przykład, nie wiem, 8 lat temu jechałem na jakieś zlecenie i, nie wiem, na mycie kostki, nie wiem, ze szczoteczką do zębów? Bez myjki? I mówiłem właścicielowi... No pan co, ja nie będę kupował, bo ja za 8 lat to ja będę miał kanał na YouTubie i będę wszystko dostawał. To trzeba oddać i to też będę musiał oddać, ale przetestujemy sobie to na myciu fotowoltaiki. Są jeszcze większe urządzenia z tego, natomiast na ten moment dostałem coś takiego małego, żebym zobaczył, czy w ogóle zdaje mi to egzamin. I w tym momencie będzie ważny komunikat, ponieważ zobaczcie, ja już, tak jak wam mówiłem wcześniej, mam nowy wózek z nowego systemu, ale ten mi został. On jest wciąż zajebisty, niezniszczony, więc jeżeli ktoś by chciał, no to chętnie go oddam. Dwie rzeczy się zmieniły, czyli uchwyt mamy w tej skrzynce odtąd dotąd, tutaj szerzej i kółko większe i delikatnie mniejsze, natomiast wciąż uważam, że to jest fajna, zajebista skrzynka, więc posłuchajcie, jak ją zdobyć. Na samej górze w opisie macie link, więc kliknijcie i dołączcie tam, a pod tym filmem napiszcie w komentarzu, dlaczego to właśnie do was ma lecieć ta skrzynka, dlaczego to właśnie wam się przyda i przynajmniej jedno pytanie do Q&A, ponieważ ono będzie za tydzień. Na koniec rzucam wam jeszcze, jak wygląda samochód i już się żegnam, więc dzięki za dzisiaj, trzymajcie się, cześć!